Panie marszałku, panie ministrze, rozpoczął pan, że rząd jest za mądrymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o metropolię. Czy mógłby pan w sposób mądry odpowiedzieć mi również na następujące pytanie, skoro stopniujemy pewien poziom wypowiedzi? Proszę mi powiedzieć tak. Mówi pan o tym, że będziecie państwo jako rząd bazować na doświadczeniach śląskich. Tak, mówię o śląskich ogólnie. Proszę mi powiedzieć na pierwsze pytanie. Czy państwo znacie już jakieś wnioski? Chcę tylko powiedzieć, że w Gdańsku odbyła się taka debata. Przedstawiciel tego związku, pan Grzegorz Kwitek, o ile dobrze tutaj pamiętam, przedstawiał takie wnioski. Czy państwo znacie w ogóle te wnioski? Czy idziecie w takim oto kierunku? Czekamy, przeanalizujemy i za 3 lata powiemy, czy jest nakreślony jakiś plan działania. To jest po pierwsze. I teraz szczegółowe pytanie, panie ministrze, do tego mądrego szczególnie pytanie. Mówi pan, że specyfika śląska o dużym zagęszczeniu nijak nie przystaje do specyfiki Pomorza. Niech mi pan wykaże logiczne powiązanie powstania metropolii w zależności od zagęszczenia ludności. Wychodząc z definicji obszaru metropolii, dla danego metropolii, celu, do którego się to powołuje, czy zagęszczenie ma być miernikiem powołania lub niepowołania metropolii, obszaru metropolitalnego. W sensie naukowym i w sensie stanowiska rządu. Tego oczywiście tam w dokumentach, których pan, my mamy, nie ma. Więc jakby na te dwa pytania mam jeszcze kolejne, ale to w następnym rzucie. Po pierwsze, mówiłem o dobrze przemyślanych metropoliach. Dobrze przemyślanych, mądrych, bo tu powiedzmy sobie pan senator, tak, dobrze przemyślanych. I w tej chwili analizujemy tą kwestię, która ma miejsce od blisko 3 lat na Śląsku, tak? Trwają analizy i trwają analizy w tym kierunku także, żeby, tak jak powiedziałem, była to ustawa jednolita, jeżeli będzie taka wola wprowadzenia kolejnych metropolii dla całego obszaru państwa, ale jeżeli dotyka pan kwestii specyfiki, ja ten temat specyfiki podjąłem ze względu na to, iż w uzasadnieniu jest jasno napisane, że w związku, że warstwa ustrojowa bazuje na obowiązujących przepisach ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim. Więc odnosiłem się do tego, że jasno, wprost jest napisane w uzasadnieniu tej ustawy, iż te rozwiązania bazują na konkretnym rozwiązaniu już istniejącym, którego jednak pewna specyfika jest inna niż terenu omawianego w tej ustawie. Bardzo dziękuję.